Sean Khalifa, man. Two Chainz. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Szalu32, to jest kolejny odcinek z The Crew. I kontynuujemy naszą zabawę w otwartym świecie w Stanach Zjednoczonych. Jak was nie było, sobie podkrywałem proszę o to i te tereny. Tak więc mamy odkrytą już całą mapę tutaj, znaczy się środkowy zachód całutki. Ładnie wszystkie fragmenty, wszystkie rogi, wszystko poodkrywałem. Tylko jeszcze będzie trzeba pochodzić i te pozbierać sobie punkciki. Teo, ale to już parę zebrałem, no ale cóż, pewnego dnia będzie trzeba te wszystkie punkciki po prostu odwiedzić, pozbierać z nich kasę i... No i co? I będziemy się udawać w kierunek Nowego Jorku. Tylko czy tutaj coś jeszcze ciekawego powiem jest do zrobienia? Dla domyślne tagi się od tego zaczyna. Misje fabularne. To one to tam nas ten nie interesują, bo one inaczej trochę działają. Summit. No tutaj są te różne rzeczy, ale to jest co innego. To będę wszystko wykonywał sobie poza odcinkiem i to będę wykonywał jak będę miał tego. Już wyższy poziom, żeby robić te platyny i inne takie. Odkrywanie, no to tylko będzie trzeba zrobić. PvP, no to jest coś, tutaj będzie trzeba pojeździć sobie kiedyś, jak mi się zachce. Gracze, no i co? To w takim razie środkowy zachód poza odkrywaniem mamy już, można powiedzieć, ogarnięty. Tak więc udamy się do Nowego Jorku. Tu mamy misję główną, ale my nie do misji głównej. Tu coś jest ciekawego. Wyprzedaż. Dobra, my do tej wyprzedaży chcemy iść, gdyż ja chcę w wyprzedaży coś sobie kupić. Coś ciekawego. A zaraz dowiecie się co. Właśnie tym moim samochodzikiem trochę nim pojeździłem i strasznie fajnie się tym hodrodem jeździ. Bardzo mnie się to podoba, jak się nim jeździ. Dobra, ale co my tu mamy? Tu mamy Rufa. Tu mamy Nissana. O, to jest to, co chcę dzisiaj kupić najprawdopodobniej. No. Tak więc Nissan Skyline GTR R34. To jest nasz zakup na dzisiaj. Go kupujemy i go dzisiaj będziemy tuningować i nim dzisiaj będziemy jeździć. W wersji ulicznej i w wersji offroadowej. Czemu miałbym odo... Aha, bo ride. Dobra. Ja bym w sumie z tym rajdem na razie zaczekał. Bo jakoś mi się nie śpieszy. Poziom już mam, więc na razie mi się z tym nie śpieszy. Ale bym poszedł z nim. Dobra, najpierw bym z nim wyszedł z tego i się chwilę pojeździł, zobaczył jak się nim jeździ. Znaczy się już go testowałem kiedyś, ale chcę zobaczyć po prostu jak się nim ten jeździ w wersji jeszcze seryjnej.
i zobaczyć potem różnicę między wersją seryjną, a potem stuningowaną, jak się będzie jeździć. Jak się zmieni przyjemność zjeżdżenia, no i znowu będą te same dialogi nam mówić. Nissan Skyline, bardzo ładny samochodzik. Tylko jeszcze nie mam pojęcia, jak go stuningować. Nie mam pomysłów. No, Nitra nie ma. Tam będzie trzeba wziąć się za misje główne, żeby to wszystko powykonywać, żeby po prostu przestali nam ciągle te dialogi powtarzać. Bo to już się nudne zrobiło, ale fajnie się nie jeździ. W ogóle strasznie mi się podoba to auto. Zobaczymy, jak je stuningujemy. No to jest taki ten Skyline, tylko nie wiem, czy to jest ten model dokładnie, ale ogółem Nissan Skyline to jest taki klasyk z filmu Szybcy i Wściekli. Zresztą bardzo fajny film. Jak ktoś nie widział, bardzo polecam wszystkie części. Chociaż najbardziej lubię te pierwsze. Dobra, już całe rozwaliłem. Najbardziej lubię te części. A pościgajmy się może. Bardziej lubię te części pierwsze. Pierwsza, druga i trzecia. Czwarta już trochę mniej. No a piąta, szósta, siódma i teraz ósma w Luxe będzie. No to one już trochę inaczej działają niż to, co było kiedyś się działa. No, no zupełnie inaczej wyglądają. Bardziej jest film akcji niż film o samochodach. Ale dalej się fajnie to ogląda. Ale ogólnie bardzo fajny film. I fajne są samochody. Okej. Ej, gdzie on zniknął? Gdzieś mi zniknął. Dobra, niech mnie gonią. Zrobimy sobie tak. Aha, dobra, bo ja ich nie dosięgam. Zapomniałem, że to ma. Że to ma jakiś tam zasięg. Dobra, on ma napęd na 4 koła tutaj, więc fajnie się nim driftuje. Uciekłem, wow! Brak części seryjnej. A to za co się części dostaje? Jakoś nie bardzo pamiętam. Dobra. Czas wyruszyć naszym Nissanem Skyline'em do... gdzie my chcemy wyruszyć? Tutaj. Do Chicago, do... tunel driftowy, nie. Do Detroit, do tunera ulicznego. No i go stuningujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nissan Skyline'a miał właśnie główny bohater w drugiej części Szybkich i Wściekłych. Ale w sumie możemy już na wyższy poziom to kupić. Drogie wcale nie jest. Tylko po co? No dobra. 509 byśmy mieli, jakbyśmy kupili na wyższy poziom. Zobaczymy, jak szybko dobijemy do 509, nie wydając na ten, tylko po prostu jeżdżąc te zadania wszystkie, wyzwania i w ogóle. Tutaj trochę wyzwań nim porobimy. Okej. Mechanikę zostawiamy. Optyka, kolor. Jaki on mógłby mieć kolor? Nad kolorem to ja myślę, że się jeszcze zastanawia później, tak samo jak nad naklejką. Dobra, wnętrze. We wnętrzu coś możemy zmienić.
Chociaż też może zostawimy na później. Najpierw same tutaj wizualia. Co by to w nim zmienić? Na co właściwie? To wygląda jakoś ciekawie. Te dwa wyglądają najciekawiej. I wezmę to. Te światła są takie chyba fajniejsze. Dobra. To wygląda fajnie. Oddalmy trochę. Nie wiem. To mi się chyba bardziej podoba. Ale z takimi światłami. Te światła mi się bardziej podobają. Dobra, osłonę jeszcze zobaczmy. Tutaj ma taki fajny cosiek z tyłu. No i co? I tak to będzie wyglądać, myślicie? Felgi. Te są dosyć fajne. Takie ciemne. Te chyba są najciekawsze, mi się wydaje. Spoiler. Tutaj oryginalny spoiler jest dosyć ciekawy. Więc nie wiem, czy go w ogóle będziemy zmieniać. Bo tak jest taki. Możemy zmienić na taki, który mi się średnio widzi. Ten jest ciekawszy. Nie, cały taki to nie. Nie, nie kupuj, tylko zobacz jak wygląda. Chyba zostaniemy przy tym, co jest na start zamontowane. Tak. Okej. Jeśli chodzi o maskę, ta startowa, znaczy się ta początkowa, taka startowa maska jest fajna. I też chyba mi się najbardziej podoba, bo tej karbonowej nie chciałbym za bardzo. Coś nie wygląda źle. Ale chyba wolę zwykłą. Dobra. To wracamy do koloru. Jaki by mu wybrać kolor? Zobaczmy do kolorów może innych jakiś. Tu jest sporo w sumie tych kolorów. Więc nie wiem, no fajnie wygląda. Dużo kolorów. Bo to jest fajny, ładny samochód, więc dużo kolorów ładnie wygląda. Co by można było tu wybrać do niego? Nie wiem. Dobra, zobaczmy jeszcze do naklejek, co tu jest w ogóle. To jest motyw zwierzęcy. To raczej wątpię, żeby coś tutaj ciekawego dla mnie było. To jest fajne. Ale tak średnio pasuje do tego samochodu. Może się tak. Nie wiem.
Nie jest to na pewno brytyjski samochód, więc tak. Średnio to pasuje, dobra. Cała reszta zablokowana. Motyw płomienny. Wątpię. Reszta wygląda fajnie dosyć. Roślinki. Nie wiem, jaki kolor mu wybrać, więc nie wiem, co mam z nim. Jak on miałby wyglądać. To wygląda fajnie. To też wygląda fajnie. Ale to raczej nie. Dobra, motyw wyścigowy. No to tutaj pasy różne. To w sumie dosyć pasuje. Jakby był do tego taki zielony, jak jest tutaj na tym. Tutaj trzeba w Ubisoft Club kupić. Znaczy się nie kupić, tylko trzeba było uczestniczyć w becie, a ja nie uczestniczyłem w becie niestety. Dobra. To jest też dosyć fajne. Więcej motywów wyścigowych, czaszki, diabły. No tutaj większość poblokowana. To jest fajne. No trudny wybór, bo jest naprawdę... Dobra, jestem z powrotem. Na czym my to skończyliśmy? Tutaj. No może tutaj coś będzie ciekawego. Nie słuchałem dużo ciekawych wzorów, ale tak nie wiem, który mi się podoba najbardziej. To na przykład jest fajne. To też. To jest fajne. O, to też jest dosyć ciekawe. To ma fajny ten styl. I to też. Co tu jeszcze jest? Motyw miejski. To jest fajne. To jest fajne. To też jest fajne. No kurde, dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, co wybrać. Dobra, tu jeszcze drugi motyw miejski. To by też wygląda fajno. Retro. Albo możemy coś z Ubisoftu, może coś będzie fajnego. Z okazji. To są takie świąteczne, walentynkowe. Ubisoft właśnie. Może tutaj będzie coś ciekawego. Zrobimy sobie z jakąś grą Ubisoftu. Czemu to jest poblokowane? Dobra. No i co? Wszystko tu poblokowane? Słabo trochę. No i znowu motyw zwierzęcy. Dobra. Przemalujmy go na... na biały. I tutaj gdzieś była taka fajna naklejka. W motywie wyścigowym, ale tu...
co mi się podobało. Też ten zielony też jest fajny. Nie, to, o tym zielonym też myślałem. No to by wyglądało fajnie. To... Dobra, zobaczmy zielony kolor. Nie ma oficjalnie zielonego. Tu mamy zielony. Dobra, weźmy najpierw może tamtą naklejkę. Będzie widać, który najbardziej pasuje. Motyw wyścigowy. I to sobie wezmę. I teraz kolor. No, to fajnie wygląda. To w sumie też. A tutaj na dole jest to takie zielone zabarwienie chyba, nie? Chociaż. No to wygląda super. A taki ciemny trochę bardzo. Ten jest fajny bardzo. Tutaj to też zmienia kolory, widzę z ten. Dostosowuje się trochę. Ten czarny wygląda fajnie. Dobra, ale zobaczmy te tu kolory. Ten zielony jak będzie wyglądał jakiś. On nie będzie za zielony. To wygląda dosyć ciekawie. Myślę, że może coś takiego. Taki bardzo ciemny zielony. Oj, nie to. Chwila. Zobaczmy jeszcze inne kolory. Matowy. O. Może w matowym coś będzie. Nie, te matowe jakoś do mnie nie przemawiają. Ten wygląda ciekawie dosyć. O, albo ten. No ten ciemny mi strasznie się widzi, ale nie chciałbym takiego ciemnego aż. Ale chyba się skuszę. Dobra, zobaczmy jeszcze chromowany. Chromowany też fajnie wygląda. I znowu oficjalne. Chyba wezmę ten. Chwila, który to był? Tam gdzieś. Ten albo ten. Ten jest trochę ciemniejszy. Nie wiem. Dobra, wezmę ten jaśniejszy trochę. Najwyżej potem coś pozmienią. Dobra, felgi, maska. Naklejki wnętrze. To jak taki zielony jest bardzo na zewnątrz, to jaki mógłby być w środku? Biały? No zielonego tutaj takiego nie ma. Żeby zielony był w środku też. To wygląda fajnie. Co by tu wybrać?
Wezmę może po prostu tak. Kurde, taki wybór. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Dobra, wezmę coś takiego. Niech będzie. Zresztą do środka i tak rzadko kiedy będziemy zaglądać, myślę. No i co? I tak będzie się prezentował nasz uliczny Nissan Skyline, którego mimo jest ile ja porobiłem. Już 24 minuty minęły. Ojojoj. No ale no co? To jest trudny wybór. Czy to wygląda fajnie? Teraz tak jakoś w tym świetle mniej mi się chyba podoba ten kolor. Bo te odcienie tam po bokach tak nie wyglądają fajnie jak wyglądały wcześniej. No ale niech będzie. Niech będzie, że mi się podoba. Zostaniemy na razie przy tym, najwyżej później sobie zmienię kolor. No i co? I co my tu mamy właściwie? To jest misja jakaś. Ja bym se wziął, pojechał do jakiegoś fajnego zadania. Czy nie zadania, tylko tego. Jak to się nazywało? Odkrywanie... Wykroczenia umiejętności. O. Na przykład to. Test prędkości. Może być. Testy prędkości nigdy specjalnie trudne nie były. Tak na początek, żeby przetestować ile tam my wyciągniemy. Nie jest to co prawda samochód wyczynowy, więc... Nie wyciągniemy tyle, co byśmy... Co mieliśmy w samochodzie wyczynowym. Ale jest złoto, proszę, udało się. Ledwo, ale się udało. Ale i tak brązowa część. No dobra, i tam było 500 coś, to musimy dobić do 500 coś. Żeby mieć ten. No dobra. To co, jedziemy nim gdzieś na jakąś misję czy coś? Zobaczmy na mapę. Co my byśmy mogli tu wykonać? Frakcje. Te misje frakcyjne są dosyć fajne. Dobra, tutaj są te długie wyścigi bardzo. Ja bym wolał coś o, na czarnej liście. Tylko, że to jest pod... Pojazd offroadowy. Ja bym chciał coś z pojazdem tym ulicznym, żeby sobie pojeździć moim Skyline'em. Czemu wszystko jest? To jest wyczyn. Tu jest uliczny. No właśnie. Ale to tam to trwa dosyć długo. Pamiętam, kiedyś robiliśmy prawie cały ten. Cały odcinek. Więc mi średnio się to tak widzi. To jest offroadowe. Można jakoś ten... Tego... ten, jak to się nazywa? No. Filtry, właśnie, filtry. Od A do B zgromadź, ucieknij. Nie, tak nie mogę. Nie można wziąć dla tylko samochodów ulicznych. To jest offroad. To jest offroad. No ludzie. Wiem, że uliczne to tak bardzo na początek, no ale... Chcę sobie trochę pojeździć nim. Potestować. Dobra. To chyba raczej nie pojeździmy nim. Przynajmniej nie w tych misjach. To w takim razie... Jak nie to, to weźmy sobie... Co my możemy wykonać?
Czemu tego na przykład nie mogę? Wymagana wersja ulica, no to mam uliczną. Czemu tego nie mogę? Szybko podróż. No nie mam samochodu ulicznego i co? Sprytne łuko. Ograniczenia, ulica, wymagany poziom pierwszy. Poziom trudności. No dobra, to ja proponuję w takim razie zrobić sobie nim jakieś wykroczenie. Tego dodatku Calling Unit, czy jakoś tak. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś srebrną skrzynię, tu mamy jakąś platynową skrzynię. Chodź może tu. Szybka podróż. I to sobie wykonamy. Srebrna skrzynia? No, może być srebrna skrzynia. Zabieramy i dostarcz skrzynię. 2500. Może być. Już jesteśmy ścigani. No to jedziemy. 12 km. Nie powinno to zająć zbyt długo. Miejmy nadzieję. No i sobie pojedziemy to, a potem sobie ulepszymy ten. Naszego Skyline'a pod offroad. Bo taki będzie potrzebny do misji głównych. Gdy zrobimy sobie tego Skyline'a pod offroad, to w następnym odcinku prawdopodobnie sobie pójdziemy. Jedziemy. Ale podoba mi się. Fajne autko. Bardzo fajne. Dobra. Zniknęli daleko w tyle. Tylko jak często będzie nam dane pojeździć nim? To jest pytanie. Ej, chwila. Czemu mnie prowadzi gdzieś, nie wiem gdzie. Tam mnie gdzieś prowadzi. Chyba wcześniej nie skręcało, tak mi się wydaje. Tak nie wiedziałem gdzie jechać. Wow, trochę za mocno. No dobra, jedziemy. I co, w następnym odcinku będziemy mogli sobie wykonać sobie misję z... Z czym? Z... Misje nie frakcyjne, tylko te tam misje. Jak one się nazywają? Misje główne, no, bo tam będzie potrzebny samochód offroadowy chyba do misji głównych. Spotkamy Harego i w ogóle i przestaną nam ciągle powtarzać te same dialogi. Nie! Ja wam dam mnie tutaj porażać rądzikiem. Ha! Oj! A, trzeba było skakać. No, to spadać. Zmienię się nad kamerę, taką oddaloną. Dobra. Got a shot. Hitting him.
dalej. No i ładnie, 3 km. Pojedźmy chwilę ze środka. Ale nam się maska trzęsie. Wow. Dobra. No, już prawie na miejscu. No nie, jeszcze mnie załatwią na sam koniec. No, dobra. Dotarliśmy. No, tutaj za to jest spory... sporo punktów doświadczenia. No i dostałem część do pojazdu jakiegoś i co to jest? I chyba sporo kas. O, i część, proszę bardzo. O, te części w sumie dosyć mocne są, więc będziemy je raczej... Zobaczmy tylko mobilny garaż. Nie, nie mobilny garaż, tylko zdolności, mobilny tuner czy coś. Nie, nie ma tutaj. No, więc zobaczymy. Ja sobie poza odcinkiem sobie pewnie pojeżdżę i po ten... Potestuję i po zrobię tego. Jak to się nazywa? Sobie go ulepszam po prostu, wykonując te wszystkie zadania poboczne, te wszystkie nie wykroczenia, tylko te umiejętności, zadania. Ale dobra, teraz chcę to i pojedziemy sobie do tunera off-roadowego, ale ustawimy znacznik i pojedziemy sobie tam sami. Żeby trochę było jednak więcej tego samochodu, bo z ulicznym za często raczej nie będziemy jeździć. Ja mu kolor chyba zmienię jednak na trochę inny, zielony. I no co, i no sobie nim pojedziemy, bo potem długo raczej dużo nie będziemy jeździć ulicznym pojazdem, bo będziemy mieli ten offroadowe teraz misje główne. I sobie wykonamy, postaramy się przynajmniej wykonać misje główne wszystkie w tym terenie, czyli gdzie my jesteśmy, zachodni zachód. Bardziej wschód, ale wschodnie wybrzeże chyba, no. Więc sobie na wschodnim wybrzeżu w przyszłym odcinku pojeździmy, tak myślę. Z misjami głównymi. No a tak, to dzisiaj jeszcze skinigujemy sobie Skyline'a pod off-road i... No i nie wiem co, nie wiem czy zdążymy coś więcej zrobić, bo moje tuningowanie trwa długo ze względu na to, że po prostu nie mogę się zdecydować, bo tyle tutaj fajnych części, ja nie wiem co tutaj wybrać, żeby pasowało do niego fajnie i sobie zniszczyłem bardzo samochód. No ale okej. Oj. Dobra, lepiej patrzeć na drogę. No to jedziemy. 8-9 km, 8,5. Nie mogę zajrzeć do policyjnego sklepu, babo, bo nie mam dodatku. To jak ja mam zajrzeć do policyjnego sklepu i kupić pojazd, gdzie już zaglądałem tam właśnie. A ty mi dalej każesz zaglądać. Nie mogę nic wziąć, bo nie mam dodatku, więc nie marudź. No.
Mój. Dobra. Spory ruch. A tu coś jest do odkrycia. To ja bym to odkrył z chęcią. Tylko trzeba byłoby się teleportować gdzieś niżej. Ja jestem... gdzie ja jestem? Tu. To pewnie gdzieś tutaj będzie ten. To czego szukamy. Nie, nie chcę żadnych pościgów. Szybka podróż. Nie mogę? Czemu nie mogę? Czuję się oszukany. Dobra, gdzieś nam tutaj chyba pokazywało. Dobra, spróbujmy szybką podróż tu. No i pokazuje nam w tę stronę. Tak więc nie wiem. Tu nas wyrzuciło jeszcze bardziej w tą stronę. No to wyglądałoby na to, że gdzieś tu. A, jesteśmy blisko. No i jest. Tak więc odkryjmy sobie kawałek terenu. Proszę bardzo, to jest Nowy Jork. Trochę słabo to wyglądało, jak te obiekty gdzieś tam z tyłu się nie doczytują. No bo to jest takie... No tak niezbyt to wygląda. A mam maksymalne ustawienia, więc chyba bardziej zasięg widoczności nie zwiększa. Chociaż tam chyba coś było. Chwila, zaraz zajrzę nawet. Ustawienia gry... Grafika. I tutaj było coś, skala pola widzenia, ale tego nie mogę zmienić. No właśnie. O, mamy coś. Zajrzyjmy. No więc, no nie mogę zwiększyć pola widzenia, nawet gdybym chciał, bo jest to zablokowane z nieznanych mi przyczyn. I wjeżdżamy. No to mamy już ten jeden z tych, jak one się nazywają, z stacji danych. Jedną ze stacji danych mamy już odblokowaną. Czyli chyba więcej niż jedną, bo ja pewnie odkrywałem je kiedyś tam. Nawet nie pamiętam kiedy. Ładnie. Ładnie się udało wydriftować. Tam. No ale fajny ten samochód. Może jednak zostawię ten kolor. Fajny jest. Już się przyzwyczaiłem. Chyba go zostawię. Aj kurde. Nie udało się uniknąć zderzenia. Okej, tutaj mamy slalom. Czy my chcemy ten slalom wykonywać? No jakoś tak niekoniecznie. Więc go omijmy. Sprytnie. Okej, zaraz mamy. Zaraz dojedziemy do naszego celu. Aj, kurde. Tu już taki średni ten drift wyszedł. Za bardzo się tam. Za bardzo skręciłem. No dobra, no ładnie wygląda tutaj ten Nowy Jork. Byłem Nowy Jork, to jest chyba jedna z najbardziej wymagających lokacji w tej grze. Tak mi się wydaje. Najbardziej mi tutaj zacinało. Zawsze. Dobra, mamy jakąś ukrytą część samochodu. Tak więc skręcimy na chwilę. Zobaczymy, co tutaj ten offroadowy samochód pewnie będzie. Bo każda tak jakby. O, pierwsza na 20. Bo każda tak jakby dzielnica ma przypisany swój typ samochodu. Tutaj mamy
off-road, potem na dole tam gdzie Miami, nie wiem jak się tam ten teren nazywa, będzie wyczyn. Potem będzie ride, będą misje same prawie rajdowe, a potem będą misje torowe, nie? Tak jak się po kolei odblokowywuje samochody, tak po kolei będą misje fabularne ze wszystkimi samochodami po kolei tam. Z każdym typem samochodów po kolei będziemy się zapoznawać, że tak powiem. Więc na razie po samochód rajdowy się nie udajemy. No dobra, więc dojeżdżamy do tunela offroadowego. No i się zastanawiam, jak ja tego skyline'a offroadowego zrobię. Już myślę. O, tam jest taki skyline offroadowy. Podoba mi się tamten jego kolor. Tak, taki był w misji, nie? W jednej. No i mi się to podoba. I myślę, że coś takiego zrobimy. Dobra. Może zainwestujemy w lepsze części. 509 punktów. Niech będzie. Nie jest to drogie, więc... A chcę sobie wymaksować tamten pojazd. Na razie. Dobra, już widzę, że na pewno zmienię koła, felgi. Bo mi się nie widzą. No okej. Optyka. Kolor. To wygląda fajnie. Dobra, weźmy na razie, niech będzie taki. Tutaj na razie nic nie zmieniamy. Zderzak przedni. Tak chciałbym, żeby on był offroadowy, ale nie do końca było widać, że on jest offroadowy. Ale to mi się podoba. To wygląda fajnie. To myślę sobie zamontuję. Chociaż... Nie wiem. Może jednak nie. Dobra, weźmy sobie ten. Słabo są oświetlone te miejsca, w którym się tuninguje, więc tak słabo trochę widać to wszystko. U, to ma ciekawy ten. Karbonowo takie ten. Takie zamknięcie. Dobra. Dobra, myślę, że wybiorę to. I że będzie ten pojazd miał w sobie... To z przodu jest coś jeszcze takiego karbonowego, czy nie? Nie wiem, słabo kurde widać. Dobra, osłony myślę, że na razie zostawię... Te, a tutaj jeśli chodzi o felgi, zobaczmy co tutaj mamy z tych nieoficjalnych. Podjezdnie, weźmy może coś pod właśnie offroad, to są modyby wyścigowe, teren, o. Te same takie pełne. No terenowe, ale tak... Za bardzo terenowe. Dla mnie. Dobra, chwila, bo tu jeszcze drugi teren. Hmm.
Te wyglądają dosyć fajne, nie? Mi się wydaje. Albo te, o. Chociaż tak średnio. Dobra. Retro nie. Egzotyczne. To wygląda ciekawie. To też fajnie wygląda. Oj, nie, nie to miał jeden przycisk, ale to chyba było już ostatnie ten. Dobra. Te są dosyć ładne. I te. Myślę, że chyba te wezmę. Niech będą te. Dobra, tutaj sobie zmienimy. Spoiler. Zostawimy ten, co jest. Maska. Chciałem karbonową, ale ta jest też ładna bardzo. Ale chyba jej nie wezmę. Wezmę sobie... Dobra. Co my tutaj... To chyba wezmę. No ale nie wiem jeszcze. Tej na pewno nie zostawię. No i się zastanawiam jeszcze nad tym... Zderzakiem przed. To na pewno nie, ale nie wiem. Czym się właściwie to od tego różni? Aha, tutaj są te. Dobra, myślę, że weźmiemy to, bo to jest chyba fajniejsze. Znaczy się, tamto też jest fajne, ale tutaj są inne światła trochę. Może bardziej pasują do takiego off-roadowego. Naklejki. Tam widziałem fajną gdzieś naklejkę w motywie chyba wyścigowym. Właśnie taką, jaka była tam, jak wjeżdżaliśmy. I jaki była, taki jaka była, o właśnie ta. Taka była w samochodzie, jak byliśmy w misji. Ale ona chyba nie do końca pasuje do tamtej maski karbonowej. Właśnie maski, no tego bagażnika. Myśmy mogli wziąć to, przemalować samochód na czarno. Dobra, zróbmy tak. Przemalujmy samochód na czarno. Weźmy naklejki. I to był motyw wyścigowy. I to była naklejka... Ta. No i byśmy wzięli... Chociaż czy ja wiem, czy to wygląda tak fajnie. Nie wiem. Nie do końca jestem przekonany chyba. To wygląda ciekawie, ale nie do tego koloru. A tutaj co było? A nie, to nie ten. Może coś z motywu miejskiego.
Ten kolor chyba niezbyt mi się widzi. Tak mi się wydaje. Ale jakąś naklejkę by trzeba było najpierw może wybrać. Nie wiem. Tak trudno wybierać, jak jest. Nie wiadomo, jak to będzie się komponować z danymi kolorami. Okej, okay, tu mamy jeszcze flagi, ten motyw płomienny. Jakbyśmy wzięli to i kolor. Nie taki, a inny. Na przykład ten. No nie wiem. Dobra. Załóżmy, że wezmę żółty. Weźmy coś do tego żółtego, dopasujmy, bo to jest. O, to jest fajne. Kurde, no. To jest trudny wybór bardzo. Tu mamy też fajne naklejki, tutaj są fajne. To jest ciekawe. A jakbyśmy wzięli to, zaraz całą kasę zmarnuję. Dlatego ten kolor, o. I ta maska, zmienimy tą maskę na tą. Czy na tą? Nie. Albo można zostawić tak. Czy się nie zostawić, tylko na taką zmienić. Bez tego. Albo tył zmienić na taki bardziej normalny. Dobra, maskę chyba wymienię sobie na tą. Tak myślę. Spoiler zostawiamy. Lusterka boczne też. Jeszcze zderzak tylny. Dobra, zabmy to co jest i zobaczmy do naszej kryjówki, czy można zrobić tam dwukolorowy czy coś, by się zmieniło na przykład górę na ciemniejszą. Nie no, nie widzi mi się chyba ten tył za bardzo. Nie, ten tył muszę zmienić koniecznie. Dobra, gdzie jest kryjówka? Tu jest, wróć do kwatery głównej. Właśnie. Dobra, pomij to i zobacz jeszcze raz. Optyka, kolor właśnie. Dwukolorowy. Taki. Dobra. Tablice, niech zostanie, a już jest, nie ma takiej dekru fajnej. To weźmy sobie to. Zderzak przedni, o, teraz będzie widać różnicę.
Okej, to ten, który mamy zamontowany. No i tutaj to zostawimy sobie. No to tak chyba będzie wyglądał. Nie wiem, nie mam lepszego pomysłu. Ewentualnie jeszcze zmienimy może na tamten drugi kolor. Ten. Nie wiem, nie mam pomysłu. Jak na coś wpadnę, to zmienię. Zobaczymy najwyżej w następnym odcinku. To będzie na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jestem Shadow62. To był The Crew. Zapraszam do następnego odcinka, w którym... Nie wiem, czy może coś... Wykonamy ogółem misje główne. I nie wiem, może coś zmienię w tym... Skyline offroadowym, bo mi się tak się jakoś średnio widzi. No nie wiem, nie mam ogółem na niego pomysłu. Jeszcze zobaczymy, więc... Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.